Nagła zmiana środowiska bezpieczeństwa w Europie, spowodowana agresją Rosji na Ukrainę, postawiła przed ekspertami Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wyzwanie: jak analizować pełnoskalową wojnę, która sieje spustoszenie w państwie sąsiadującym z Polską? W rok po wybuchu wojny przyszedł czas na pierwsze podsumowania. W tym filmie postaramy się opowiedzieć o pracy analityków Instytutu, rzucić światło na wydarzenia ostatnich 12 miesięcy oraz spróbujemy nakreślić perspektywy dalszych działań zbrojnych i tego, co przyniesie powojenna przyszłość. Już na początku 2021 roku z niepokojem obserwowaliśmy, że Rosja gromadzi siły przy granicy z Ukrainą, także na Białorusi. Różne były oceny, czy to kolejna próba wywarcia presji na Ukrainę, zmuszenia jej do przyjęcia niekorzystnych porozumień, które miały jej ograniczyć suwerenność, czy może tym razem rzeczywiście przygotowuje się do wojny. No ale wydarzenia przyspieszyły zdecydowanie w grudniu 2021 roku, kiedy Rosja postawiła ultimatum Stanom Zjednoczonym i NATO, żądając wstrzymania tak zwanej polityki otwartych drzwi, czyli polityki rozszerzenia sojuszu, wycofania wojsk amerykańskich, natowskich z Europy Środkowej i Wschodniej. I nałożenia pewnych ograniczeń na sojusz, które uniemożliwiałyby mu właściwie prowadzenie misji kolektywnej obrony w regionie. I Rosja stwierdziła, że jeżeli te warunki, te żądania nie zostaną spełnione, podejmie odpowiednie. Kroki techniczno-wojskowe. Więc mieliśmy wszystkie elementy niezbędne do tego, żeby zaczęła się wojna na dużą skalę. Żądania wobec Ukrainy, które miały ograniczyć jej suwerenność, żądania wobec NATO i Stanów Zjednoczonych, które oznaczały, że może dojść także do bezpośredniego konfliktu między Rosją a sojuszem, i zgromadzenie znacznych sił przy granicach Ukrainy, wskazujących na to, że faktycznie może dojść. Do wojny. I w tym momencie zaczęła się walka w domenie informacyjnej. Amerykański wywiad miał informacje wskazujące na to, że do wojny faktycznie dojdzie, że Rosja zacznie agresję na Ukrainę, nawet wskazywał na konkretną datę. Rosja oczywiście zaprzeczała, wyśmiewała wręcz te amerykańskie informacje, a międzynarodowa opinia publiczna, jak zwykle, była. Podzielona i wtedy już Stany Zjednoczone, Polska, ale także inne państwa, między innymi państwa bałtyckie, uznały, że trzeba zwiększyć skalę wsparcia dla Ukrainy w sprzęcie i uzbrojeniu. To, to wsparcie zaczęło rosnąć, ale oczywiście było jeszcze na nieporównywalnie mniejszą skalę niż, niż później po rozpoczęciu wojny. Myślę, że kluczową, kluczowe znaczenie miała, miała kampania yy, Administracji Bidena. To właśnie administracja Biden'a po raz pier jako pierwsza podniosła alarm i starała się przekonać sojuszników, że Putin naprawdę zamierza zaatakować Ukrainę, naprawdę zamierza doprowadzić do zniszczenia ukraińskiego państwa. To była bezprecedensowa kampania, także uwzględniająca, czy jakby obejmująca dzielenie się bardzo szerokimi no, bardzo szeroko danymi wywiadowczymi. Tak? Zamiar był taki, aby za pomocą stworzenia wspólnego stanowiska, wspólnego obozu państw wolnego świata odstraszyć, czy zniechęcić Putina od realizacji tych jego zamierzeń zaatakowania Ukrainy, że w zasadzie ten możliwy konflikt może się rozwijać wokół, wokół trzech scenariuszy. Pierwszy to jest scenariusz no, Polska 1939 roku, gdy Ukraina została, Polska została za, zaatakowana i i pozbawiona w zasadzie pomocy zewnętrznej. Drugi scenariusz to, to scenariusz jakiegoś porozumienia, jakiejś jałty, jakiegoś monachium, gdzie o interesach żywotnych Ukrainy decydowały wielkie mocarstwa. I trzeci scenariusz to scenariusz kryzysu kubańskiego gdy za pomocą no, zdecydowanej polityki e, e, administracji Kennedy'ego udało się zniechęcić Rosjan od e, zainstalowania e, e, no, broni jądrowej na Kubie. E, I myślę, że administracja Bidena próbowała m, tak długo, jak mogła, realizować ten scenariusz kubański, czyli za pomocą właśnie Mobilizowania sojuszników, przekazywania im danych wywiadowczych, pokazywania Rosji, że wiemy, co zamiesza, pokazywania jej ceny, jaką zapłaci za agresję, ponieważ w tym czasie została, zostały położone fundamenty pod politykę sankcji. To, że sankcje zostały tak szybko wdrożone, w zasadzie kilka dni po agresji, to jest niewątpliwa zasługa. Administracji Bidena, która w ramach polityki odstraszania Rosji przed, przed dokonaniem tej agresji zbudowała bardzo solidny konsensus wokół polityki sankcyjnej i w, i w zasadzie przygotowała wdrożenie tych sankcji. Wszystkie decyzje już zapadły zanim wojna wybuchła. Przedwojenna postawa władz ukraińskich może budzić zastrzeżenia. Pamiętamy deprecjonowanie zagrożenia przez prezydenta Zełańskiego, jego kąśliwe uwagi pod adresem partnerów zagranicznych, którzy ostrzegali o zbliżającej się inwazji. Oczywiście. Obawa o wybuch paniki społecznej na Ukrainie była uzasadniona, no ale z drugiej strony efektem ubocznym stało się pewne uśpienie ukraińskiego społeczeństwa przed dniu wojny. Jasne, że prezydent Zełęński miał informacje od ukraińskiego wywiadu, od partnerów zachodu, zwłaszcza od Stanów Zjednoczonych, tym bardziej, że szef ukraińskiego wywiadu wojskowego w jesieniu roku w amerykańskim mediach dość wyraźnie kreślił rosyjskie plany i, jak się później okazało, miał bardzo dobre rozeznanie rosyjskich zamiarów. Tylko zdaje się, że sam Zełenski do samego końca nie wierzył, że Rosja zdecyduje się zaatakować Ukrainę. Jeszcze w nocy z 23 na 24 lutego próbował dzwonić się na Kreml, porozmawiać z Władymirem Putinem, tylko że wtedy nikt już nie podniósł słuchawki. 21 lutego Władimir Putin wezwał członków Rady Federacji, takie ciało doradcze prezydenta, można by było porównać, że to takie politbiuro i każdy z członków z wychodził na środek sali i mówił, że uznaje. Doniecką i Ugańską Republikę Ludową i zrobił to Władimir Putin po to, żeby w przyszłości członkowie federacji nie wyłamywali się, jeżeli front by się załamał i wojna nie poszłaby w złym kierunku. Wyłamał się tylko Siergiej Naryszkin, szef wywiadu wojskowego, który przedwcześnie powiedział, że uznaje, nie tylko uznaje Doniecką i Ugańską Republikę Ludową, ale ale również uznaje to, żeby przyłączyć te republiki do Federacji Rosyjskiej. Wówczas Władimir Putin powiedział, że ale my etowo nie czyli nie, nie mówimy o tym. A tak naprawdę powiedział za wcześnie to, co miało się wydarzyć 7 miesięcy później. Tuż przed wybuchem wojny byliśmy w najbardziej zapalnym punkcie, czyli w Donbasie. Donbas już wtedy żył w warunkach wojny przez 8 lat, odkąd Rosjanie zajęli część obwodów Donieckiego i Ugańskiego w 2014 roku. Natężenie walk na przestrzeni tych lat zmieniało się, ale przebieg samej linii frontu już niekoniecznie. Miejscowa ludność przywykła do tego stanu zawieszenia. Pamiętam, że gdy pytaliśmy Ukraińców w Donbasie na kilka dni przed rosyjską inwazją, czy spodziewają się rosyjskiego ataku, to w zasadzie zawsze odpowiadali, że przecież wojna już trwa. Mieli na myśli, że są do potencjalnego ataku przygotowani. To, co jednak dało się łatwo wywnioskować, to że nie spodziewali się ataku na tak wielką skalę. To przyzwyczajenie do wojny ono okazało się ostatecznie zgubne, bo przygotowania przed inwazją. Gdy na kilkadziesiąt godzin przed rosyjskim atakiem wyjeżdżaliśmy z Donbasu, wojna w zasadzie wisiała w powietrzu. Rosjanie atakowali wzdłuż całej linii frontu. Jedna po drugiej padały ukraińskie instytucje państwowe i banki w związku z rosyjskimi cyberatakami. To, co dla nas wydawało się ewidentne, dla lokalnych mieszkańców było kolejnym dniem jak co dzień. Kiedy 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę, zawalił się właściwie cały porządek europejski, tak zwany system bezpieczeństwa albo architektura bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać, że ona była budowana jeszcze od lat 70., w oparciu o różne porozumienia, które miały zagwarantować, że nie dojdzie do dużej wojny w Europie. Te państwa wcześniej Związek Radziecki, później Rosja, większość państw europejskich, ale także Stany Zjednoczone i Kanada podpisywały się pod tymi porozumieniami, deklarując, że nie będą prowadzić agresywnych wojen w Europie. I Rosja, zaczynając tą inwazję, wyrzuciła te wszystkie porozumienia do kosza. Jednocześnie runęła także niemiecka polityka wschodnia oparta na założeniu, że należy pogłębiać współpracę z Rosją, a nawet doprowadzić do pewnego uzależnienia się od rosyjskich surowców, ponieważ nie będzie to stwarzało jakiegokolwiek jakiejkolwiek zachęty dla Rosji do tego, żeby prowadziła wojnę, żeby odbudowywała swoją mocarstwową pozycję i strefę wpływów poprzez prowadzenie konfliktu ze swoimi sąsiadami. No ale część państw uznała, że dobrze, pomyliłyśmy się, y, wojna wybuchła, nasze kalkulacje się nie sprawdziły, ale skoro już tak to, trzeba tą wojnę zakończyć jak najszybciej. Ukraina i tak nie ma szansy się obronić, Rosja jest mocarstwem nuklearnym. Trzeba zrobić wszystko co możliwe, żeby nie dopuścić do eskalacji konfliktu, żeby inne państwa nie zostały wciągnięte w tą wojnę, bo grozi nam trzecia wojna światowa, w związku z czym nie ma sensu udzielać Ukrainie wsparcia. Tak kalkulowały. A ponieważ jeszcze Putin ogłosił, że stawia siły nuklearne w stan podwyższonej gotowości wraz z rozpoczęciem agresji. To przeraziło część opinii publicznej na Zachodzie, przeraziło także decydentów i prawdopodobnie wpływało na ich kalkulacje związane z gotowością do udzielania Ukrainie wsparcia. Atak nastąpił również z Białorusi, którego podstawowym celem było zdobycie Kijowa. Na całe szczęście Rosjanom nie powiodła się ta operacja, niemniej jednak w dość specyficznym świetle postawiło to państwo białoruskie. Co interesujące, w tym czasie, kiedy Rosjanie rozpoczynali Inwazję na Ukrainę, na Białorusi trwało tak zwane referendum konstytucyjne i zgodnie z tą przyjmowaną wersją białoruskiej konstytucji, państwo to zapisywało sobie możliwość tego, aby nie udostępniać terytorium nikomu do Agresji. Więc czy można wierzyć Łukaszence, kiedy on mówi, że pragnie pokoju? No chyba właśnie niekoniecznie. Widzimy zatem, że Białoruś wspiera Rosję i politycznie, i gospodarczo, i wojskowo. Politycznie na forach międzynarodowych popierając wszystkie rosyjskie inicjatywy gospodarczo, choćby poprzez wysyłanie produktów ropopochodnych, czy smarów na potrzeby wojsk rosyjskich, militarnie zdecydowanie. Poprzez rozwinięcie regionalnego zgrupowania wojsk, przyjęcie znacznej liczby rosyjskich żołnierzy, wyszkolenie ich i wyposażenie we wszystko, co w zasadzie jest niemal niezbędne. Aleksander Łukaszenka w jednym ze swoich wywiadów powiedział, że w zasadzie aż po apteczki. Co jest ironią w tej całej historii? Ironią jest to, że państwo, które było uznawane za bardzo pokojowe, którego zgodnie z sondażami z ubiegłego roku 95% ankietowanych, czyli możemy domniemywać, że większość obywateli była absolutnie przeciwko udziałowi w wojnie, którego przez lata władze prowadziły taką politykę, że nasi chłopcy nigdzie za granicą ginąć nie będą i Białoruś trzyma się w dystansie od wszelkich konfliktów, stało się poprzez udostępnienie terytorium Federacji Rosyjskiej zgodnie z prawem międzynarodowym państwem agresorem. Momentalnie rząd ukraiński zaczął organizować obronę. Pierwszą reakcją władz ukraińskich, właściwie ta pierwsza reakcja była bardzo prosta: jesteśmy tutaj, zostajemy, walczymy, bronimy się. I to był najważniejszy przekaz tych pierwszych godzin, pierwszych tak naprawdę dni, który poszedł zarówno do społeczeństwa ukraińskiego, jak i do całego świata. Społeczeństwo ukraińskie na tą skalę tego ataku rosyjskiego zareagowało tak naprawdę w niesamowicie taki zmobilizowany sposób. Bardzo dużo osób natychmiast zgłosiło się do punktów werbunkowych do armii i zarówno zgłaszali, zgłaszali się do sił zbrojnych, jak i do różnego typu oddziałów takich czy samoobrony czy wojsk obrony terytorialnej. Kolejki ciągnęły się często na wiele godzin stania do tych punktów takich. W można było się zapisać. Kiedy doszło do rosyjskiej agresji na Ukrainę, dla Polski kluczowe było wpłynąć na kalkulacje państw zachodnich, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, dotyczących wsparcia dla Ukrainy, ale także nałożenia kosztów na Rosję, żeby było wiadome dla wszystkich, przede wszystkim dla Rosji, ale także dla całego świata, że agresja spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią i się nie opłaca. Polska wiedziała, że jeżeli Ukraina przegra, jeżeli Rosja poczuje, że odniosła sukces, to skoncentruje cały swój wysiłek na tym, żeby osiągnąć kolejny cel strategiczny, którym było wymuszenie strefy buforowej w Europie Środkowo-Wschodniej. I Polska, i Polacy pokazali w tym momencie, na czym polega prawdziwe przywództwo. Polacy przyjęli miliony uchodźców z Ukrainy. Polska demonstrowała, że jest gotowa udzielać Ukrainie wsparcia w postaci sprzętu i uzbrojenia, wysyłając także te rodzaje uzbrojenia, którego jeszcze inne państwa nie były gotowe wysyłać. Pokazywaliśmy, że jesteśmy gotowi ponieść koszty i ryzyko związane z udzielaniem wsparcia Ukrainie, i to wywierało presję na inne państwa. Yy, jednocześnie. Kobiety, dzieci z dziećmi, z osobami starszymi, zwłaszcza z tych wschodnich rejonów, no, decydowały się na opuszczenie Ukrainy ze względów bezpieczeństwa. Bomby zaczęły spadać na budynki mieszkalne, na szkoły, na szpitale. I w tej sytuacji no, ta decyzja o tym, żeby opuścić te niebezpieczne rejony. Była właściwie zupełnie zrozumiała, i też bardzo dużo osób w tych pierwszych dniach zdawało się na opuszczenie domów. Właśnie szukało bezpieczeństwa przede wszystkim w Polsce, no i też w całej Europie. Polska była jednym z takich najbardziej naturalnych kierunków ucieczki z Ukrainy. To wiąże się przede wszystkim z połączeniami komunikacyjnymi, ale też z tym, że Ukraińcy tutaj wcześniej często podróżowali, pracowali i Polska była im znana. Dlatego ta pierwsza fala uchodźców ruszyła w stronę Polski. Te osoby nie zawsze zostały potem w Polsce, one często pojechały dalej. Natomiast rzeczywiście Polska była w tych pierwszych dniach tym takim. Pierwszym miejscem, do którego udawali się Ukraińcy, i zresztą do tej pory najwięcej uchodźców, właśnie ukraińskich, zostało i czeka w Polsce na, to, na ten moment, gdy będą mogli wrócić do swojej ojczyzny. Chociaż Ukraina pokazała, że jest gotowa się bronić, i Rosji nie udało się osiągnąć jej celu strategicznego nie zdobyła Kijowa i musiała przejść do defensywy. Skala i szybkość wsparcia dla Ukrainy miały kluczowe znaczenie. Widać było cały czas przecież, że Rosja dysponuje ogromną przewagą w potencjale. W ciągu jednego dnia średnio była w stanie odpalić około 30 tysięcy pocisków artyleryjskich i czołgowych, podczas gdy Ukraina zaledwie 5 tysięcy. Początkowo Polska i inni sojusznicy zdecydowali, że będą przekazywać Ukrainie głównie postsowiecki sprzęt. Przekazywaliśmy setki czołgów, haubic, transporterów opancerzonych, miliony sztuk amunicji, ale wiadomo było, że wcześniej czy później ten sprzęt zacznie się kończyć i staniemy przed dylematem przekazywania także uzbrojenia zachodniej produkcji. A tutaj część państw się obawiało, że to może doprowadzić do eskalacji konfliktu, ale udawało się przekraczać kolejne progi i przełamywać te obawy. Takim punktem zwrotnym była decyzja amerykańska o przekazaniu Ukrainie artyleryjskich systemów rakietowych HIMARS. Potem przekroczyliśmy kolejny próg, kiedy podjęto decyzję o przekazaniu Ukrainie zaawansowanych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej. A w styczniu 2023 roku, także pod presją Polski, przekroczyliśmy kolejną barierę i podjęto decyzję o przekazaniu Ukrainie czołgów zachodniej produkcji, zwłaszcza niemieckiej produkcji czołgów Leopard. Przełomowym momentem był, był wrzesień 2022 roku, kiedy Ukraińcy przeszli do kontrofensywy. Było to zaskoczeniem dla Federacji Rosyjskiej, i wówczas Rosja, Władimir Putin, zdecydował się na przeprowadzenie pseudoreferendów z 23 na 27 września, po to, żeby ochronić te terytoria i przede wszystkim władze. Kolaborujące z Rosją, a także siły rosyjskie, Armia Rosyjska, która tam na tych terenach była obecna. Z jednej strony można powiedzieć, wysyłali sygnał dla strony ukraińskiej, żeby tych terytoriów nie odzyskiwali, właśnie nie prowadzili działań zbrojnych, a szantażując stronę ukraińską, ale też stronę zachodnią, żeby powstrzymały się od przekazywania broni i wsparcia. Finansowego, sugerując, że każdy atak na te terytoria będzie atakiem na terytorium Federacji Rosyjskiej. W tym też czasie, żeby powstrzymać ukraińskie wojska i żeby ustabilizować front, Władimir Putin sięgnął po dość ryzykowny krok politycznie, a mianowicie ogłosił częściową mobilizację 21 września 2022 roku. Ona wywołała rzeczywiście jego spadek poparcia dla Władimira Putina i szok w rosyjskim społeczeństwie. Niespotykany od początku jego rządów, tak naprawdę. Z Rosji uciekło około 700 tysięcy obywateli. I można powiedzieć także, że wywołało to dużą falę właśnie wewnętrznej migracji i zewnętrznej migracji. Ale po takim pierwszym szoku, wszystko w zasadniczo wróciło do, do normy. Teraz administracja. Polityczna i administracja wojskowa szykuje się na drugą falę mobilizacyjną i prawdopodobnie ona nastąpi w najbliższych miesiącach. siłą rzeczy ciągle pojawia się pytanie, czy Aleksandr Łukaszenka wyda ostatecznie rozkaz do udziału swoich sił zbrojnych w działaniach bojowych na Ukrainie. To pytanie jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa regionalnego, ale. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z danymi demilitary military balans z 2021 roku siły zbrojne Białorusi liczyło około 45 tysięcy żołnierzy i oficerów, co oznacza, że bez rozwinięcia mobilizacyjnego Białoruś raczej nie zaangażuje się, nie będzie w stanie wysłać znaczącej liczby żołnierzy na Ukrainę. To jest pierwszy element. Drugi element Łukaszenka, który stale podkreśla zagrożenie płynące ze wschodniej flanki NATO, nie pozwoli sobie na ogołocenie swojej granicy z Polską. Czy Litwą, które jego zdaniem od kilku lat tylko grzechoczą gąsienicami czołgów przy granicy i myślą, jak to zająć zachodnią Białoruś. Łukaszenka też doskonale zdaje sobie sprawę, że prawdopodobnie taki rozkaz Oznaczałby koniec jego władzy. Sądzę też, że Łukaszenka myśli przyszłościowo, to znaczy on po zakończeniu wojny na Ukrainie, zwłaszcza jeżeli byłoby to zakończenie jak najbardziej korzystne dla Ukrainy, czego jej życzymy, będzie starał się pozycjonować jako ktoś, kto nie miał wyboru w pomaganiu Rosji, komu Rosjanie przyłożyli pistolet do głowy, a więc to wszystko, co robił dla Rosji, robił pod przymusem. Jeśli wysłałby swoje siły zbrojne, to diametralnie zmienił zmieniłoby jego szanse na przetrwanie już po wojnie. Ten pierwszy atak rosyjski poszedł między innymi na Kijów. Rosjanie próbowali otoczyć miasto i zatrzymali się w tych podkijowskich miejscowościach. Bardzo długo nie wiedzieliśmy, co tam się dzieje. Dopiero jak Rosjanie się wycofali, rząd ukraiński zaczął opowiadać światu, pokazywać skalę zbrodni rosyjskich. Rosjanie torturowali osoby cywilne, mordowali. Byliśmy wszyscy widzieliśmy zdjęcia z masowych grobów i to był taki właściwie punkt zwrotny w tej wojnie. Bo wtedy tak naprawdę świat zobaczył, jakie metody stosuje Rosja, jakie metody terroru stosuje Rosja. I to sprawiło, że pomoc zaczęła płynąć no, dużo szerszym takim kanałem. To była zarówno pomoc humanitarna, ale też od tego momentu coraz więcej pomocy stricte wojskowej zaczęło płynąć na Ukrainę. Jednym z pierwszych kierunków ataku rosyjskiego było południe Ukrainy, a przede wszystkim miasto Mariupol. I właśnie na Mariupol poszło, poszedł jeden z pierwszych takich silnych ataków. Miasto bardzo szybko zostało okrążone i toczyły się bardzo długo o nie, naprawdę krwawe walki. I to były walki, które ze strony rosyjskiej... Były zupełnie bezprecedensowe, jeżeli chodzi o y, ataki na infrastrukturę cywilną, na budynki mieszkalne. Oni po prostu budynek po budynku praktycznie wyburzali, wypalali y, w, w miasto. Były sceny, które no, nam się kojarzą z Powstaniem warszawskim. Y, w samym Mariupolu my dokładnie nie wiemy, ile osób zginęło. Wiemy o masowych grobach, w których nawet kilkadziesiąt tysięcy osób e, może się znajdować. Szacunki ostrożne są od około 70, a nawet 90 tysięcy zabitych w samym Mariupolu. Tego pewnie się nie dowiemy e, tak naprawdę prędko, bo Rosjanom nie zależy na tym, żeby świat się dowiedział o skali ich sprotni, dlatego oni... Nie pokazują, nie dopuszczają zagranicznych obserwatorów. Osoby, które znalazły się na terytoriach okupowanych, bardzo często nie mogą ze względu na działania wojenne przedostać się na stronę ukraińską i zostaje im jedyny kierunek rosyjski. Rosjanie w dodatku tak naprawdę przymusowo wywożą część tych osób. Z Mariupola ludzie uciekali tylko. Właściwie często tak jak stali, bez dokumentów. I w tym momencie na terytorium Federacji Rosyjskiej znajduje się bardzo dużo Ukraińców. My dokładnie nie wiemy, no ale myśl, najprawdopodobniej jest nawet ponad milion osób, które znalazły się tam wbrew swojej woli. Te osoby, które nie mają dokumentów, są w szczególnie trudnej sytuacji, ponieważ ciężko im jest wyjechać w tym momencie, wyjechać poza Rosję. Ale nie na tym kończy się działalność Rosji. Rosjanie y, porywają de facto dzieci z tych terytoriów okupowanych. Dzieci, które znalazły się poza opieką, chociaż czy zdarzały się też przypadki y, zabierania opiekunom y, dzieci. One są następnie wywożone w głąb Rosji, poddawane procesowi adopcji, y, rusyfikowane. Y, jest to po prostu zbrodnia y, przeciwko y, narodowi ukraińskiemu. Zachód nie odwrócił się od Ukrainy, zaczął dostarczać jej broń, ale także nałożył na Rosję bezprecedensową ilość sankcji. Zamroził rosyjskie rezerwy 300. Miliardów dolarów z 600 miliardów dolarów jej rezerw, tak zwanego Narodowego Funduszu Dobrobytu, a co miało wpłynąć na przede wszystkim kalkulacje elity rosyjskiej władzy, a także spowolnić front rosyjski na Ukrainie. No to Częściowo oczywiście wpłynęło na to, co się działo na ukraińskim froncie. I tutaj musimy zdawać sobie sprawę, że rzeczywiście zarówno Unia Europejska zaczęła ograniczać jej zależność od surowców energetycznych, bo to był rosyjski instrument wpływu na Unię Europejską. I tutaj widać wyraźnie, że to miało bardzo duży wpływ na to, co działo się na rynkach energetycznych, bo rosy rosyjskie władze bardzo mocno oddziaływały na ceny szantażując rynek europejski surowcami energetycznymi gazem i ropą naftową, a to bardzo mocno było widoczne, że Unia Europejska wprowadziła chociażby sankcje na ropę pod koniec roku 2022 i produkty ropopochodne w 2020. W lutym. Ros to już widać, że wpłynęło na rosyjską gospodarkę, no i pozycję rosyjskiej, rosyjskiej gospodarki, jeżeli chodzi o rosyjskie PKB. Od samego początku Rosja popełniła serię błędów, zarówno tych związanych z przygotowaniem tej, jak oni mówią, specjalnej operacji wojskowej, jak i jej przeprowadzeniem. Przede wszystkim najważniejszym błędem było to, że Rosjanie od samego początku uwierzyli, że będzie to trzydniowa operacja wojskowa zakończona sukcesem. Tymczasem Ukraińcy stawili opór, zarówno siły zbrojne, jak i społeczeństwo tego państwa. Co to oznaczało? Oznaczało to bardzo wysokie morale po stronie ukraińskiej a i lekki znak zapytania na dzień dobry po stronie rosyjskiej. I jakie błędy wojskowo popełnili Rosjanie? No, przede wszystkim, jeżeli popatrzymy wstecz, otworzyli pięć kierunków inwazji, co zdecydowanie było błędem. Powinni się byli zdecydować na któryś, choćby z powodów politycznych. Ponieważ otworzyli te pięć kierunków, okazało się, że zgromadzili niewystarczającą liczbę żołnierzy i sprzętu, że. Nie podciągnęli we właściwy sposób logistyki i okazało się również, że pojawiła się stara bolączka rosyjskich sił zbrojnych, czyli korupcja. Korupcja, która sprawiła, że Żołnierze otrzymywali stare racje żywnościowe, że nie otrzymywali właściwych apteczek, że sprzęt, którym musieli ruszyć na Ukrainę, okazał się wyciągniętym z najgorszych czeluści magazynów. Magazynów, które jakoby miały być pełne, a pełne nie były. Kolejnym kłopotem, który ujawnił się w trakcie zwłaszcza początkowej fazy tej specjalnej operacji wojskowej, jak ją nazywają Rosjanie, to były błędy w dowodzeniu a, i okazało się, że Rosjanie nie nauczyli się nic na swój Swoich wcześniejszych błędach, nie przygotowali wystarczającej liczby dobrze wyszkolonych podoficerów, ale też również oficerów. To wszystko sprawiło, że Rosjanie w w zasadzie w pierwszym momencie ugrzęźli na północy. Z północy Ukrainy dość szybko, stosunkowo się wycofali, bo już w marcu. Potem Ukraina po otrzymaniu m.in. zachodniego uzbrojenia była w stanie przeprowadzić udane kontrofensywy najpierw w obwodzie charkowskim, a później w obwodzie hersońskim, wypierając rosyjskich żołnierzy do linii Dniepru. Co jest istotne? Istotne to jest o tyle, że Rosjanie bardzo szybko wycofali się ze swoich politycznych zapewnień. Że po tych tak zwanych pseudoreferendach przeprowadzonych jesienią, a wedle których mieszkańcy czterech obwodów Ukrainy Donieckiego, Ługańskiego, Hersońskiego i Zaporowskiego powiedzieli o tym, że chcą przyłączenia do Federacji okazało się, że mimo zapewnień Putina, że te obwody zostaną na wieczne czasy z Rosją, jako żywo z Rosją nie zostały rosyjska inwazja na Ukrainę sprawiła, że Polacy znacznie bardziej zaczęli interesować się sprawami międzynarodowymi. Bo Polacy odczuli słodkie wojny na własnej skórze. Widzieli samoloty wojskowe nad Rzeszowem, spotkali ukraińskich uchodźców. Pamiętam, w pierwszych dniach wojny otrzymałem kilka telefonów od swoich znajomych. Pytali, czy to jest dobry moment, żeby zacząć budowę domu, czy może na wszelki wypadek kupić euro albo dolary. Ludzie szukali odpowiedzi. Niestety pod odpowiedź bardzo często sięgali do internetu. Tam znajdowali już przeróżne teorie spiskowe, ekspertów, celebrytów, którzy wróżyli im przyszłość, chociaż jeszcze dzień wcześniej zaprzeczali, jakoby Rosja w ogóle mogła zaatakować Ukrainę. Przed nami, analitykami, postawiło to zupełnie nowe wyzwanie. Jak skutecznie trafiać po strzechy do przeciętnego Kowalskiego, wiedząc zarazem, że nie mamy mu do zaoferowania prostych odpowiedzi na skomplikowane pytania. Rosyjska napaść na Ukrainę spowodowała, że na całym świecie wzrosło zainteresowanie naszym regionem. W Waszyngtonie, w Brukseli, ale także w Seulu, w Tokio pojawiały się pytania. W jaki sposób wolny świat powinien na te wyzwania odpowiedzieć. Więc doszliśmy do wniosku, że warto stworzyć takie miejsce dyskusji najwybitniejszych strategów wolnego świata w Warszawie. Stąd pomysł, aby zorganizować forum Strategi GARG. Nazwaliśmy je w ten sposób, po pierwsze, dlatego, aby wyróżnić się z całego Morza, konferencji poświęconych bezpieczeństwu międzynarodowemu, aby właśnie rozmawiać, w jaki sposób nawigować, a jaką strategię żeglugi w tym wielką nawą wolnego świata obrać, aby odnosić sukcesy w tej coraz bardziej rywalizującym ze sobą świecie. I siłą rzeczy oczywiście. E, warszawska pierwsza edycja e, Pismów Strategic Guard była poświęcona e, no, temu, co się dzieje bezpośrednio za naszą wschodnią granicą, e, czyli e, w jaki sposób e, udzielać wsparcia Ukrainie, w jaki sposób e, pokonać, e, a następnie powstrzymywać e, e, Rosję. E, cała ta konferencja była ogromnym sukcesem, właśnie z. Z forum, można powiedzieć, z trybuny Strategic Gark w Warszawie, pierwszej edycji, Polska zadeklarowała gotowość przyjścia z pomocą Finlandii, Szwecji w momencie kiedy nie będą jeszcze członkami sojuszu ponieważ proces ratyfikacji się będzie toczył, a zostałyby przez Rosję zaatakowane. Premier Morawiecki taką deklarację właśnie wykorzystując platformę Strategic Arc e, sformułował. E, sukces e, tej edycji e, polegał także na tym, że zauważono e, no, tą debatę strategiczną prowadzoną przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie, w Kijowie. E, otrzymaliśmy zaproszenie, aby grupę e, ekspertów, e, myślicieli, strategów przywieźć do Kijowa, aby się mogli spotkać z prezydentem e, Zeleńskim, e, porozmawiać, no i to na U nam się udało przeprowadzić w bardzo e, ekstraordynaryjnym tempie, w zasadzie w, kilku, w kilka tygodni. Przygotowaliśmy takie, taką wizytę, doszło do spotkania z prezydentem Zeleńskim, mieliśmy e, taką namiastkę naszej, naszego forum w Kijowie, zrobiliśmy kijowską edycję PISM Strategy Arc. No, Kijów jest w dalszym ciągu polem bitwy, Ukraina e, toczy e, heroiczną walkę o odparcie rosyjskiej agresji. I rolą sąsiadów, ale także rolą Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który jest, no, ma rozpoznawalną markę na świecie, jest no, mobilizować środowiska eksperckie do tego, aby poszukiwały dróg do jak najbardziej skutecznego udzielania Ukrainie pomocy, no i odparcia rosyjskiej agresji. to to see the devastation up close is is heart wrenching i mean it, you know it, obviously we see the pictures i mean even today we see the pictures video um of the russian genocide of ukrainians i mean you know Erpine obviously hits you really hard bucha hits you really hard um in part also because i mean it's a <sighs> You know, it's a it's an upper middle class suburb, right? I mean, it's 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 like where I grew up in saverna Park, Maryland. You know, I mean, it's literally exactly the same type of place. It's a it's a it's it's a suburb of the capital. You know, that's that's where I grew up in the United States, a suburb of the capital, effectively. You know, I mean, it, you know, it, and you see these kind of middle class homes, <laughs> people that you know were to you know would commute into Kiev for work. You know, um, and you hear the horrific stories of occupation, um, rape, the weaponization of rape, um, murder. Um, I mean, this is this is obviously the result of a command structure that is engaging in war crimes and genocide, and encourages war crimes and genocide, and sees terror um, as a way to break the population and it's certainly not this is not some kind of oh this is one bad apple or two bad apples engaged this is a this is a top down terroristic state it's a terror it's a it's a terrorist state um, engaging in terror as a policy of war um, and it's horrific i think i think a lot of americans couldn't even come to terms with the kind of devastation that each like each and every ukrainian is having to deal with every day from no fault of their own just the you know the the genocidal imaginings of this madman and his, um, and and his genocidal country. <laughs> wpłynęła też bardzo istotnie na nasze życie analityczne. Przede wszystkim zwiększyło się zapotrzebowanie różnorodnych instytucji państwowych na analizy z zakresu polityki, gospodarki, ale też wojskowości państw takich jak Rosja czy Białoruś. Białoruś pojawia się dość często w kontekście pytania, czy Aleksandr Łukaszenka zdecyduje się na udział swoich sił zbrojnych w działaniach bojowych na Ukrainie, ale też Pełnoskalowa agresja Rosji zwróciła uwagę na całe spektrum zagrożeń, które NATO nazywa zagrożeniami hybrydowymi związanymi nie tylko z dezinformacją, ale też ze sferą cyber i z ochroną infrastruktury krytycznej. I sądzę, że to jest ta sfera, na której będziemy się skupiać, i to są te zagrożenia, które mogą niestety z nami pozostać na długo. Celem podstawowym Władimira Putina jest utrzymanie, w moim przekonaniu, jakiejś zdobyczy terytorialne, przede wszystkim samego Krymu. Jeżeli uda mu się to osiągnąć, będzie cały czas starał się destabilizować sytuację w Ukrainie, a co za tym idzie, szantażować też państwa zachodnie, tym, żeby móc kontrolować terytorium Ukrainy, wpływać na sytuację polityczną w całej Unii Europejskiej i móc różnego rodzaju szantażami energetycznymi, politycznymi, dezinformacją, propagandą, destabilizować również naszą część Europy, a co za tym idzie? To jeżeli uznaje, bo Putin uznaje porządek międzynarodowy jako niekorzystny dla Federacji Rosyjskiej, cały czas próbować go zmienić na swoją korzyść, a jednocześnie korzyść Chińskiej Republiki Ludowej, która jest e, autorytarna i ma wspólne interesy z Federacją Rosyjską. To jest taka wojna ze strony Rosji, której celem jest wyniszczenie narodu ukraińskiego. Widzimy to właśnie po skali zbrodni, widzimy to też w takiej retoryce rosyjskiej, która cały czas właściwie gra na tym, że Ukraina być może nie jest wcale państwem. Ukraińcy bardzo szybko to zrozumieli. Oni wiedzą, że dla nich to jest wojna o przetrwanie. I dlatego właściwie cały. Całe społeczeństwo w jakiś sposób jest zaangażowane w obronę. Z jednej strony są to osoby, które zgłosiły się do sił zbrojnych czy do różnego rodzaju formacji obrony terytorialnej. Czy są to osoby, które zajęły się przygotowywaniem takich sieci maskujących w domu na potrzeby armii? Czy są to osoby, które zbierają fundusze na wyposażenie, przywożą samochody na przykład z Polski czy z Europy Zachodniej, które są wykorzystywane teraz na froncie? To wszystko to jest taka oddolna działalność, która wspiera ten wysiłek obronny. I ona naprawdę na Ukrainie jest powszechna. Odbudowa Ukrainy będzie największym tego typu przedsięwzięciem w Europie od czasów II wojny światowej. Zniszczenia wojenne już teraz sięgają setek miliardów dolarów, a przecież każdego dnia rosną. To nie jest tylko infrastruktura wojskowa, ale przede wszystkim infrastruktura cywilna domy, mieszkania, mosty, drogi, linie kolejowe, infrastruktura energetyczna. My nie wiemy jeszcze kiedy ani jak skończy się wojna między Ukrainą i Rosją, na ile trwały będzie ewentualny pokój albo rozejm. Ale już teraz możemy, już teraz powinniśmy się przygotowywać do przyszłej odbudowy Ukrainy, tak żeby pierwszy dzień pokoju był zarazem pierwszym dniem odbudowy. Już teraz powinniśmy się zastanawiać, skąd wziąć pieniądze na odbudowę Ukrainy, jak je wykorzystać, żeby Ukrainie pomóc, a nie zaszkodzić. Powinniśmy wyciągnąć lekcje z nieudanej odbudowy na Bałkanach, na Bliskim Wschodzie. Jako punkt odniesienia często przywołuje się plan Marszala po II wojnie światowej. Ale jeżeli plan Marszala rzeczywiście czegoś nas uczy, to uczy nas tego, że kluczowy jest czas. Odbudowa Ukrainy powinna zacząć się natychmiast po zakończeniu gorącej fazy konfliktu. Chociaż rosyjskie wojska poniosły pasmo porażek w 2022 roku, reżim polityczny nie czuje się pokonany. Dzięki temu, że kontroluje sytuację polityczną w Rosji i wzmacnia system autorytarny, jest w stanie w ciągu najbliższych lat kontrolować sytuację wewnętrzną, a co za tym idzie, prowadzić wojny przez następne lata. Stanowi zatem zagrożenie egzystencjalne również dla Porządku międzynarodowego może również podjąć i prowadzić, albo inaczej mówiąc, osiągnąć cele strategiczne względem Ukrainy, czyli próbować nadal podporządkować sobie to państwo i stworzyć strefę buforową w Europie Środkowej. I mean, it's, it, it is a historic moment, a historic leadership. I and... it it takes a lot to rise to the challenge in a time like that. So, I think the last year as so even even more so than reevaluating our opinions of President Zelensky and 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 Ukraine, I think we are slowly but surely and it's taking a lot of time, but slowly but surely coming to terms with how wrong we got everything and why and what, you know, why were we letting our brains be rotted by russian propaganda why were we treating russia like a normal country for so long why you know why did we want to close our eyes to a lot of really obvious stuff happening um, and and this the the reality is this is going to take a long time to really um, to be examined oczywiście Rosja nigdzie się nie wybiera nic też nie wskazuje na to żeby jej dążenia do podbicia Ukrainy ustały A w związku z tym Ukraina będzie musiała nauczyć się żyć w sytuacji stałego zagrożenia rosyjskim atakiem. Ja spodziewam się, że będzie budować tak zwaną twierdzę Ukraina po wojnie. Czyli państwo silnie zmilitaryzowane, z bardzo dobrze przeszkolonym do walki społeczeństwem, uzbrojonym na wzór Izraela. I notabene Ukraina po wojnie to nie będzie partner łatwy, to będzie partner asertywny i zdecydowanie walczący o swoje interesy. Rosyjska agresja na Ukrainę to strategiczne zagrożenie dla Polski i polityczne wyzwanie dla spójności sojuszu północnoatlantyckiego. W Polsce od dawna wiedzieliśmy, że celem Rosji jest zburzenie systemu bezpieczeństwa euroatlantyckiego, który utrudnia Rosji odbudowanie pozycji imperium i odtworzenie strefy wpływów. Staraliśmy się przekonywać naszych sojuszników, że Rosja może dążyć do osiągnięcia tego celu przy użyciu siły. Wskazywaliśmy, że pokazała na to w 2008 roku, atakując Gruzję czy dokonując aneksji Krymu w 2014 roku. Te nasze argumenty były przyjmowane ze sceptycyzmem. Ale trzeba przyznać, że od 2014 roku zaczęła zachodzić zmiana w polityce NATO. Sojusz zaczął przystosowywać swoją politykę obrony i odstraszania do rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. Zawcześnie przewidywać jak zakończy się ta wojna, ale w przypadku konfliktu takiego państwa jak Ukraina z mocarstwem nuklearnym nie przegrać to już sukces. Ukraina ma szansę obronić swoją niepodległość i suwerenność, a być może także odzyskać integralność terytorialną. A dla Polski i innych państw jest to szansa nałożyć na Rosję tak gigantyczne koszty, że w przyszłości zastanowi się dwa razy zanim podejmie decyzję o ataku na inne państwo. Rosja, co prawda, została zepchnięta do defensywy. Nie udało się jej osiągnąć głównego celu strategicznego, ale ogłosiła mobilizację i widać, że przygotowuje się do długotrwałego konfliktu. A ponieważ dysponuje o wiele większym potencjałem niż Ukraina, no to zdolność Ukrainy do obrony będzie polegała na wsparciu ze strony państw zachodnich. I tutaj pojawia się gigantyczne wyzwanie. Czas niestety gra na niekorzyść Ukrainy. Będzie bardzo trudno utrzymać tą determinację i spójność państw zachodnich. Trudno będzie udzielać Ukrainie wsparcia przez kolejne miesiące i lata. Trzeba będzie przestawić potencjał przemysłowy państw zachodnich na produkcję wojenną. Już samo to stanowi ogromne wyzwanie. Ale jak do tej pory widać wyraźnie, że po stronie zachodniej jest ta determinacja, że przekraczamy kolejne progi, jesteśmy gotowi podjąć ryzyko, że pierwsze obawy dotyczące eskalacji się nie spełniły. I to zachęca kolejne państwa do zwiększania skali pomocy dla Ukrainy. Więc musimy być przygotowani na to, że ta wojna może potrwać długie miesiące albo lata, ale na razie trendy są niekorzystne dla Rosji, i wydaje się, że te kalkulacje Putina zupełnie zawiodły. I teraz e, użycie przez Rosję e, siły, czy znaczy użycie wojny jako instrumentu polityki. Oznacza zakwestionowanie tego systemu, który został stworzony, oznacza zagrożenie dla pokoju w Europie. Dotychczas wydawało nam się w ramach tego istniejącego dotychczas systemu, że wszyscy jego uczestnicy są w równym stopniu zainteresowani. A mimo różnicy interesów, ale jednym są zainteresowani utrzymaniem pokoju w Europie, aby nigdy nie było wojny. Tak? Rosja um, odrzuca te zasady e, i od e, 2022 roku e, e, prezydent Putin zapowiada, że celem rosyjskiej polityki jest zniszczenie państwa ukraińskiego, które nazywa państwem sztucznym. I podobnie Putin. Dokonując wznowienia rosyjskiej agresji, obwieścił, że nie ma narodu ukraińskiego i Rosja musi przywrócić należyty, właściwy porządek rzeczy. Czyli generalnie rzecz biorąc, musi napaść na Ukrainę, aby odwrócić ten proces ukrainizacji Rosjan. Więc jak gdyby cele zostały za, zakreślone w, 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 jak gdyby w taki sposób, który wyczerpuje znamiona e, e, ludobójstwa. Tak? E, zgodnie z konwencją o zapobieganiu, o karaniu i, i zapobieganiu zbrodni ludobójstwa, tak zwaną konwencją Lemkina. E, e, określenie, e, zdefiniowanie czy próba Prowadzenia e, 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 polityki zmierzającej do likwidacji całego narodu ma charakter e, e, ludobójczy. W jaki sposób ten świat e, reaguje? No, w taki sposób, jak zareagujemy, od tego będzie zależało ten system przyszły, e, międzynarodowy, w którym będziemy żyli. Albo Rosjanom, czy Putinowi uda się narzucić czy uda się jak gdyby, zawrócić świat w rozwoju i cofnąć go do czasów, w których wojna była no, uprawnionym środkiem do realizowania politycznych celów, a w zasadzie akceptowalnym, albo też uda się ten świat, który próbowaliśmy stworzyć w ciągu ostatnich 30 lat, obronić. Czyli Rosja poniesie klęskę, a także jej próba zdefiniowania nowych, nowych zasad rządzących systemem międzynarodowym. Bo jak gdyby, jakie kryteria musi spełniać system, żeby można go nazwać systemem? A więc musi mieć pewne granice, czyli musi musi być wiadomo kto jest jego członkiem, tak? No i musi mieć charakter normotwórczy. Czyli musi wytwarzać normy, których członkowie przestrzegają. Więc jeżeli Rosji udałoby się doprowadzić do sytuacji, w której agresja zbrojna jest skutecznym instrumentem realizacji politycznych celów, czyli na przykład zapobiega czy ogranicza możliwość aspirowania Ukraińców do członkostwa w Unii Europejskiej czy NATO. Gdyby ten model się upowszechnił, wytworzyłaby się nowa norma. Um, bardzo groźna nie tylko dla, dla jak gdyby, nam współczesnych, ale także na przyszłość. tak? Czyli przyszłe pokolenia żyłyby w znacznie bardziej niebezpiecznym świecie niż, niż nam przyszło w tej chwili żyć. Więc jak gdyby toczy, się, toczy się, stawka nie może być większa. Tak? Toczy się o to, zmaganie o to, w jaki sposób ten przyszły system międzynarodowy będzie funkcjonował, w jakim w oparciu o jakie normy będzie, będą żyć i funkcjonować, współpracować przyszłe pokolenia.